Hej, dzień dobry moi państwo. Znowu to samo. No czujecie? No rozmnożyło się pranie. No ja nie kumam czaczy. No wojsko w domu jest. Prania ciągle od cholery. Ja nie potrafię tego zrozumieć. No kto mi to podrzuca, no? Kto mi to kurczę podrzuca? Staniki, majty, skarpety. No czego tu nie ma? Jaka mina? Tak? Powiedział, że straszna. No masz rację, no nie ukrywajmy. Tak właśnie się zastanawiam, czy się zastanowić, co zrobić dzisiaj na obiad, czy iść kalendarz otworzyć, ale może nie w tym imidżu, co? Bo tak trochę strasznie. Ale powiem wam, że tak przeanalizowałam tutaj stan warzyw, który kupiłam wczoraj i zrobimy z tego obiad dzisiaj inny, jutro zrobimy inny. I może trzeci z tego jeszcze wyjdzie, tak myślę. 3 obiadki sobie z tego szczelimy. Także jakiś pomysł w głowie już mam, może w trakcie coś tam zmienimy. No dobra, no to zróbmy tak. Idę na chwilę na komputer. Idę na chwilę przysiąść do komputera, tak żeby było poprawnie, bo bym go inaczej zarwała. Z pół godzinki, bo muszę film przerobić. I potem się wami już zajmę, moi drodzy. Bazyl, no mania jeździ. Chodź, chodź. Idziemy na kompa wszyscy. Nie, idziemy do kompa. No ale zobaczcie, gdzie ja tu, ja tu, a on tu. Ja się nie mogę oprzeć, żeby nie pogłaskać. I słuchajcie, no jak można nie mieć imienia tyle czasu? No nie mamy impulsu. No nikt nie ma impulsu. Czujecie tam, że jakiś elfik? No nie wiem. I tak potem będziesz miał 15 imionek Bazyl z Mircią, więc się nie ma co przejmować, ale chociaż takie jedno główne byśmy ci mogli wybrać, prawda? Nie no, to jest znowu namiętne. Ole, nuda. Dobra, to ja już zasiadam na tego kompa. A skleroza to nie choroba, tylko nogi później bolą. Kamery nie wzięłam, to znaczy karty pamięci w niej. Aj. Myju, odwalasz? No, w takich słodkich widokach to ja tu mogę normalnie chyba dłużej na tym kąpie, przy tym kąpie posiedzieć. Jezus, jaka ja rozgogolona jestem. Coś mi tu chyba wyskoczy. Wiecie co? Ja od wczoraj jakaś taka rozjuszona chodzę, taka jakaś poddenerwowana. To okres idzie czy co? Nie wiem, ale wiecie co mi jeszcze przyszło do głowy? Do wczorajszego tematu, gdzie tak zaczęłam gadać? Chodzi mi jeszcze o jedną rzecz. Teraz jest wielki szał i moda na to, że... Jezu, gdzie to jest? Nie mówcie, że ja to usunęłam, bo ja się zaraz potnę tu. Znaczy nie, no dobra. Jeszcze jest szał na to, że wszyscy się tam ostrzykują, wstrzykują, cudują, kombinują. I nie, absolutnie, ja nie mam nic do tego i ja nawet nie ukrywam, że być może kiedykolwiek w życiu ja również sobie coś... takiego w miarę możliwości ludzkiego zrobię, także nie chodzi mi o to, tylko wiecie o co chodzi? Ja jestem osobą, której nikt nigdy w życiu nie wciśnie, nawet jeżeli by się odezwała do mnie jakakolwiek firma z kremem za 500 zł, ja nie uwierzę w to, że to gówno działa, w sensie, że może działać, jeżeli ma fajny, dobry skład, nie liczy się cena, tylko liczy się to, co jest w środku. I absolutnie znowu nie wkładam wszystkiego do jednego wora, ale dla mnie w ogóle wydać 500 zł na krem albo 1000 to jest w ogóle, nie wiem, jakieś całkowite nieporozumienie, to jest jedna sprawa. On musiałby chyba, nie wiem, tańczyć, śpiewać, zajmować się mną i przy okazji sam się aplikować na twarz i jeszcze mi masować i naprawdę, żebym widziała efekty, to jeszcze jakoś w miarę okej. Ale nikt mi w życiu nigdy nie wciśnie, że te niektóre kremy za 500 zł, które naprawdę mają tak śmieciowaty skład, że to wszystko działa. I do czego dążę? Dążę do tego, że tak jak powiedziałam, krem, jeżeli jest fajny, ma bardzo dobry skład i przystępną cenę. Na przykład ten krem, który dostałam z tego Naturativ, on kosztuje chyba ze 150 zł. I okej, tam jest 100% naturalny skład, krem jest zarąbisty, ale co jeszcze za tym idzie, słuchajcie, on ma 100 ml, a przeważnie krem ma 30-50, no 50 to jest taki tradycyjny rozmiar, nie? No to słuchajcie, za 150 zł, gdzie naprawdę on mi starczy na 3 miesiące, naturalny skład, 100%, i naprawdę jest bardzo fajny krem, bardzo fajny krem, poważnie. Używam go drugi miesiąc w tej chwili i jestem z niego mega zadowolona. Nie mówię tego tylko i wyłącznie dlatego, że go dostałam, tylko to, do czego dążę. Krem musi mieć fajny skład, ale to, że ma fajny skład, nie znaczy też, że będzie działał na naszą cerę, prawda? No także to jedno w drugie wchodzi. No i do czego dążę, bo tak na razie na obkrętkę znowu wszystko. Znowu się rozjuszyłam. Nie, chyba, ja muszę sprawdzić kalendarz zaraz. To chyba okres idzie. Bez kitu. Naprawdę. Tak mi się coś wydaje. Ostrzykują się, cudują, kombinują na wszystkie strony i ci powiedzą, że krem pod oczy na przykład za 300 wyrobi cuda. Czajcie to? Ja w to na przykład nie uwierzę. Za Chiny ludowe. I stać mnie na przykład, żeby sobie kupić krem pod oczy za 300 zł. Ale ja nie widzę sensu kupowania śmieciowego kremu. Dobra, nieważne. Powiedziałam już, co chciałam z siebie wyrzucić. A ty co? Ale nuny. Ty jesteś chyba coraz większym kotem. Ty będziesz chyba tygrysem, co? Chyba będziesz tygrysem. Tak mi się coś wydaje. Ojeju. No nie mogę, jaka nuna. O! Jak ty tam śpisz? Ja jeszcze nie skończyłam, jeszcze mi chwilę zostało, ale chyba jeszcze posiedzę, popatrzę na ciebie, bo jest tak słodko. I piszczę. Ja na wszystkich ostatnio tak piszczę. Zrobimy sobie tortille meksykańskie na bardzo ostro. Zacznijmy od cebuli, czosnek, tradycyjnie trochę więcej. Właśnie po konsultacji z Dawidem, nie wiem czy wiecie, jeżeli wiecie, to fajnie. Jeżeli nie, to przypominam, że Dawid nie ma rzeczy, która by go wykręciła. Nie ma jeszcze tak ostrej rzeczy, której miałby dosyć. O, on kupował jakieś te sosy takie, co prawie normalnie by mnie zabiły, słuchajcie. Ale on nic. Mam nadzieję, że w Tajlandii w końcu spotka coś, co będzie tak ostre, że mu zamknie twarz. I oczywiście co? One mają być z pesty. No to dobrze, mówisz i masz, chłopie, nie ma problemu. Na razie sytuacja wygląda tak. Jeszcze wrzuciłam tutaj pieczarki do tego wszystkiego, jak widzieliście, to co kroiłam już jest i pieczarki, teraz pójdzie jeszcze puszka fasoli czerwonej oraz trochę kurczaka, tak połowę piersi mam akurat. Czekajcie, może tak, pokażę wam kilka rzeczy, teraz możecie sobie przeczytać, no z tego to ja myślałam, że siknę. To jest pierwsze, tam w jednym chyba będą przekleństwa, ale to nie będzie mówione ani nic, tylko do czytania, więc jak ktoś wrażliwy albo coś, to od razu, ostrzegam. Nie wiem, czy to nie było... No, to było tu właśnie, ale to też jest dobre. Też mi się spodobało. Teraz będzie trzecie. I uwaga, petarda czwarte. Boże, to chyba Mira jest, co? Tak, to będzie Mira. A ja znowu w moim golfie ortopedycznym. Gra i trąby, zespół kombi. Tak, jadę do paczkomatu, bo szwagerka mi prosiła, żeby jej odebrać paczkę. Rekordu nie będzie, wiecie dlaczego? Bo jej numeru telefonu nie znam na pamięć i tak szybko go nie wpiszę jak swojego. Albo Dawida. Więc nawet nie podchodzę do tego, że rekordzik padnie. Muszę jechać na chwilę na pocztę, bo mam paczkę do odebrania. Zamówiłam tą kabinówkę z Witchen. No drugą, tą różową dla mnie. No mi się tak spodobała tamta, którą Dawid zamówił, że zamówiłam właśnie tą drugą różową i jadę ją odebrać, bo siedzi na poczcie, siedzi i odpoczywa i czeka, aż mamunia po nią przyjedzie. I muszę jechać na chwilę do sklepu, bo okazało się, że nie mam placków tortilli. Także no, tyle w temacie. Pierwsze paczkomat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring. Poczta? Ja to całe życie jak wielbłąd. Jak wielbłąd. Bazyl, twój róż? Czy nie twój róż? O widzicie? Mówiłam wam ostatnio, że tamta kabinówka mi się tak spodobała i zamówiłam drugą sumie to na żywo jest więcej jakby wpadająca w fiolet. Zamek ma fioletowy, ale ona jest ładna. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. A ty co, już papugujesz po nich kartoniki? A ja proszę moich Państwa tutaj do światła, może jeszcze uda nam się pokazać Wam kolor. No teraz już po prostu pojadę jak bizneswoman, no bizneswoman. Na Witchenie były teraz niezłe promki, dlatego kupiliśmy sobie dwie kabinówki. Ona jest fajna, taka zgrabna, malutka, także no, pojedziemy jak luksusowa para. O, a tam Jacek i Barbara, o. Jacek i Barbara w kartonie. To proszę do kosza. A tu ma być spokój w tych kartonach. Choroba jasna, no. A u mnie klimat czyście zakopiański i terenifery. Jak to wszystko ze sobą pasuje, nie? Tragedia. A w domu kto mnie widzi. Bazyl, no twoje gabaryty, ty jesteś taki duży jak kabinówka. Bazyl. Z racji tego już nie zaczyna się zdania od a więc zaczynamy. Słuchajcie, zobaczcie co ja dostałam. To jest kolejna ręczna robótka. Zaraz wam to przybliżę. Zobaczcie jak to wygląda na dole. I zobaczcie co to robi. Taka bitwa. To świeci, to jest takie cudowne. Tak oryginalnie na tle krzesła wam pokażę jej skaczącego szympansa małego. Więc zobaczcie jak to jest pięknie zrobione. No przecudownie. Zobaczcie na ten dół. No to jest kosmiczne. O, tu jest, patrzcie, z tyłu włącznik. Można zapalić. No nie, no bajka, nie? No zobaczcie, no bajka po prostu. No jak można takie coś ręcznie zrobić, no? No przecież to jest aż niemożliwe. Mieć taki talent, matko. To jest choinka od Agnieszki, która przysłała mi tą choinkę. I jakby ktoś pytał nadal, dlaczego ona stoi w papierku, dlatego że to jest choinka z mchu i mały skurczybyk mógłby mi się po prostu w to wbić i no zniszczyć mi tą choinkę. W tym roku chciałabym, żeby ona przeżyła do następnego. Jak on już będzie spokojniejszy, to w przyszłym roku się ją owinie, także dlatego ona stoi w tym. Także no zobaczcie, no jak można takie rzeczy ręcznie zrobić? No to jest po prostu niemożliwe. No. Proszę, mów. Co chcesz? Co ci leży na żołądku? Ja ostatnio wywaliłam wszystko, co mnie bolało. Wszystko. Dobra. I słuchajcie, niestety zła wiadomość jest taka, Jezu, cyce na wierzchu. Zła wiadomość jest taka, że Agnieszka nie sprzedaje tych choinek. To już mówiłam w ostatnim filmie właśnie. I dostałam od niej też przepiękną, przecudowną kartkę, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Moim zdaniem to jest marnowanie talentu, bo ręczna robota, przepiękna robota. No boskie, to jest tak piękne, że po prostu szok. I szkoda by było tego nie sprzedawać. Także ty się weź kobito lepiej nad tym zastanów, bo marnujesz talent, naprawdę. Jesteś niesamowita. W ogóle dziękuję serdecznie za drugą choinkę. Nawet nie wiedziałam, że dostanę drugą choinkę, także jestem w ogromnym szoku. Są po prostu przecudowne i każdy, kto wchodzi się pyta, skąd jest ta choinka, wiecie? Ta zielona, nie? Także teraz jak wejdą, to zemdleją w drzwiach. A teraz zabieram się za obiad. O, dałam, nawet to nie była połowa piersi z kurczaka. Bardzo, bardzo mało mam tutaj kurczaka. W sumie szkoda. Akurat lubię z kurczakiem tą wersję. I tutaj, słuchajcie, dam całą puszkę fasoli, tylko ją od tego nie przecedzałam ani nic, tylko po prostu wylałam tą zalewę i jak to się mówi? I co? No matko, słów mi brakuje. I dodam całą, nie będę się bawić po prostu w zostawianie już kawałka. Wygląda to w sposób następujący. Do tego dałam trochę pasaty. Ta jest akurat kijowa, ale już pominimy to. I ta przyprawa meksykańska, ona jest z kamisa. Z nią musicie uważać tak w sensie takim, bo ona już jest słona sama w sobie, więc ja zawsze wsypuję, próbuję i powiem wam, że jest dla mnie to jest tak ostre, że oczy po prostu wychodzą na wierzch, więc nie wiem jednak, czy nie zrobię sobie czegoś innego, a Dawid będzie miał na obiad i do pracy sobie na pewno zabierze. Zamówiłam na święta jajeczka z podkurzej dupki, no i naprawdę takie z podkurzej dupki. No cześć, złoteczko. No cześć. Znowu nuny. Znowu nuny. Jeny, czemu to człowiek tak się napiszczy? Hm? Co lalunia kochana moja. Ojej, jak drzemiesz. Na krzesełku. No dobrze, śpi. Postawiłam ją tu, żeby ona tak chwilę z nami pobyła, co? Jedziemy z koksem 20. Zaraz skończy się najlepszy moment we vlogmasie. Otwieranie kalendarzy. Kinder Bueno. Dawidowy kalendarz z batonami. A dzisiaj mamy ananas. A co słoneczko chciało, to kochane moje, takie słoneczko przyszło do nas. Nasza buzi. Kocham, tak ja mocno, bardzo kocham. No ale przerwałeś mi. A wiesz, że ja nie wytrzymam bez buziaka. O. No nie, no my tak namiętnie na wizji. To ty na chwilę proszę iść, jeszcze tylko 2 kalendarze. Z jedzeniem 20. Napój proteinowy o smaku jagodowym. Cyk. I co to jest? Pachnący śmierdziel. No i widzicie? Widzicie to? Jak ja bym otworzyła tamtą choinkę, to pewnie by się tak skończyło właśnie. Tak by się to skończyło. Jezu, jak to pachnie. To jest to, co było mydełko z tego. Jezus, jak mi się podoba ten zapach. Matko, no coś strasznego, jak mi się to podoba. I słuchajcie, tutaj pod spód zawsze jeszcze robię taki sos z pasaty. Ale nie wiem, czemu ja zapomniałam. I wziąłam po prostu, keczupem je stegowałam, położyłam po porządnym plasterku sera. Na to fajnie jest, jak się wyjmie, jak już jest upieczone, kawałek kwaśnej śmietany albo jogurtu naturalnego sobie chlupnąć, szczypiorem to obsypać, jalapeno jeszcze na to rzucić. Ja już to robiłam kilka razy, na pewno niektórzy z Was kojarzą. Ja to wrzucam do piekarnika na jakieś 15 minut, na 200 stopni, 180. Ja zobaczę, jak tam mi się ustawi. Co ty robisz? Za foxtroty tu odstawiasz? Co? Czy ty mnie przypadkiem wieńca nie podgryzasz? I tak niby teraz wiesz, fifa rafa, ja nic nie robię, tak se siedzę, nuny mi wiszą. Przyznaj się. No, balsamowałam się, ładny? Rituals. Nie twój gust. O kurczę. Mira, tu też cię widać. A, bo ty na szaleńca patrzysz. A dlaczego znowu mamy jasno? Bo zapomnieliśmy się pożegnać, tak? Więc ja i nasz mały skarabeusz prosimy Was o pozostawienie kciuka do góry. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. O, no nie mów, że nudno było. No już przestań. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We